Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich. No i co, Piotrek? Po czym tu przyjechaliśmy w ogóle? Trudne początki były, ale jakoś jesteśmy na wodzie w końcu. Tak. Parę niekorzystnych zdarzeń znowu, jak to w moim przypadku często się zdarza. Ale jesteśmy na wodzie. Bo mieliśmy być od 2 godzin na wodzie, ale to pomijmy. No prawie jesteśmy. Żeby się nie nudzić, musi być challenge. No i zrobimy dzisiaj, no zagramy sobie w grę. Piękne jezioro mazurskie, bardzo duże, obiecujące, podobno są ryby. Ja jestem tu pierwszy raz, ty chyba ja też pierwszy raz. Także będzie ciekawie na pewno. Mamy kilka miejsc do sprawdzenia, a zagramy sobie w taką grę, która się nazywa złów rybę, aha, a jak już złowisz kilka ryb, to będziemy je mierzyć. I ta osoba, która centymetrowo... Nie, no, najpierw trzeba każdą po kolei mierzyć, bo później wie. Nie, no oczywiście. I centymetrowo kto wygra ten challenge. Czyli suma długości. Suma, tak? Długości. Niezależnie od gatunku. Wymyśla ciekawe zadanie dla osoby, która... To nie ma sensu o koni łowić. No, to trochę w tym prawdy jest. Ta osoba, która wygra, wymyśla jakąś fajną zabawę, jakieś fajne zadanie dla osoby, która no niestety będzie miała tych centymetrów mniej. A wiadomo, że faceci lubią na centymetry się mierzyć. A może jakiś bonusik zróbmy za okonia? Bonusik za okonia? Mhm. Żeby razy dwa. Okoń razy nam się dwa. Zawsze chce. Okoń razy dwa. No, musi być, bo inaczej to nie ma tak, sensu. Tak, bez sensu. Dobrze, może oddzielnie challenge zrobimy tak szczupak okoń. Nie, bo to będzie bez sensu trochę. Zróbmy tak faktycznie. Okoń razy dwa, szczupak razy jeden. I mierzymy centymetry. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Łączna suma. Tak. Suma długości. Suma długości. Z was, który wygra, będzie mógł zrobić challenge, który nagramy na koniec. Czyli mamy na to zadanie, 2 dni. Tak. Ale bez przesady, żadnego biegania na golasa. Nie, ani kąpania się w jeziorze. Nie. Ja mam ciekawy pomysł już, ale to na końcu. Nie będziemy spalać, żeby nie stresować mojego przeciwnika. Ja też nie powiem. No. Dobra, ja was nie będę stresował, czas płynie, nie ma co biadolić na tej kładce. Mamy większe szanse, jak wypłyniemy. Do dzieła, panowie. Dobra, Piotr. Powodzenia. No, niech zwycięży najlepszy. Niech zwycięży najlepszy. Krzychu, nie dajesz mu szans. Peter jeszcze nawet chyba przy poru nie zrobił. Ty już. Nie, ja to od razu, szkoda czasu. Od razu do wody, nie ma pustych przebiegów. Jak to by nie było. I co na pierwszy ogień idzie? Ja grubym kotletem. Giant Replicant 23 cm. I to w kolorze płotki. To nie jest 28. 28, przepraszam. Tak 20, tak. Przydłuż. Tak, 28. No, na pierwszy ogień tą przynętę wypuszczam, mam nadzieję, że zagra. Ja w nią wierzę, już ona zresztą miała kontakt już z jednymi zębami ładnej ryby, ale niestety ryba wygrała tamtym razem. I ten kolorek płoteczki, co? No i tak, ten kolor. O, to nawet widać. Jest dziura, dostała po skrzelach w cudzysłowie. I lecimy z koksem. O, widzę też Peter, tajna brońka, nowy kolorek slidera widzę. No tak, jeszcze na niego nie łowiłem, zobaczymy, wygląda fajnie. Dość kontrastowo, bo jest mało światła, więc myślę, że takie kolory bardziej dzisiaj jarzeniowe, jaśniejsze, bardziej kontrastowe właśnie, powinny zadziałać. Zobaczymy, co na to szczupaki. Obławiamy kolejny blat, taki z 3 na 5 metrów. Może trzeba mniej ambitnie z przynętą podejść, trochę mniejszą założyć. Pike Realistic Shallow, ale dowaliłem jeszcze główkę 15 gram. Tu łowimy na 4 metrach, żeby trochę niżej szedł jednak. No na razie co? Na razie idziemy łeb w łeb, jak powiedziałeś. Trafił równo na równego. Zacięta walka, naprawdę. Ale dopiero obawiamy drugą miejscówkę, a jesteśmy kompletnie na nowym jeziorze, dużym jeziorze. To nie jest tak łatwo. Na szybę. Jest, pierwsza ryba! Oho. Malutki szczupak. No ale... Fajnie widziałem, jak wyszedł. Nieźle. Bez podbielaka chyba sobie dasz radę, co? No, raczej tak. Ale grubasek. Fajny. Odpasiony. Peter, nie zepsuj tego. Siak. Jest, emocje się dają z zenitu, proszę państwa. Ja się wcale... Urodzinowy. Należało ci się. 61, gratuluję. Ja się wcale nie cieszę. No dzisiaj byś mu odpuścił. Ale jaki spasiony, zobacz. Ale się pokaż ładnie z nim, zaprezentuj.
Fajny, toniowy. No. 11 metrów. Ale trzeba go zmierzyć. Wyczailiśmy ławiczkę i koło niej stał taki. O. No, na 11 metrów. Ale jaki grubasek, taki już zimowy, nie? Na ile ma? 65? 65, 65. Nie, ja myślę, że kosie 60. No spokojnie, gościu, zaraz wrócisz do domu. Ile? 65. No widzisz, Jarka. Dobra, zawołaj rababcie. Poszedłem. Jeszcze raz ci gratuluję. Od razu humory się poprawiły. No fajnie, co? No. Po tylu godzinach, nie? Pływania. Dlatego właśnie trzeba walczyć do końca i zawsze wierzyć, bo to sytuacja wiesz, może... Wyszedł i... Nie, niemożliwe. A ty pan walnięcie, nie? Fajnie. Lightscope działa. No. Teraz 65 do pobicia jest. Dobra, mamy radę. Mamy drugi dzień. Trochę wiecznie bardziej, co? Niż wczoraj. No i prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej wiecznie. Więc zobaczymy, co to przyniesie. Co taka pogoda nam przyniesie. Może coś fajnego, a może nie. Ja zaczynam tradycyjnie od grubszego kalibru. Moje ukochane Faco 14. Tutaj mamy górkę na środku. Tam w zasięgu rzutu myślę, że jakieś 2,5 metra, 3, a pod nami jest 3,5, zdaje się. Trochę zielska. Teoretycznie miejsce dobre. Ale mówmy się, kiedyś pokazałeś, jak w totalny niebiór, duża przynęta jednak. Wygrywała z małymi gumkami. No tak, ale to jest. Po pierwsze nie były duże ryby, a po drugie nie zawsze jest niedziela. Zobaczymy, jak to dzisiaj jest. Od tego zacznę, że miałem dzisiaj dobry sen. Śniło mi się, że połowiliśmy sandaczy, ale generalnie jakoś mam dobre przeczucie na dzisiejszy dzień. I myślę, że dzisiaj nam się coś uda złowić, przede wszystkim mi. Bo tak naprawdę ja jestem w czarnej D, za przeproszeniem. I powoli już przeczuwam, jaka to może być kara, dlatego spinam poślady dzisiaj. I mam nadzieję, że uda mi się jakiegoś zębatego skusić do współpracy. Także trzymajcie kciuki, a my jedziemy z ostrą morką. Spinner bait Foxa. Jest tutaj haczyk i mała to zbrojeczka na ogonku w razie skubacza. Zobaczymy, to bardzo fajnie działa, w nawet wysokim zielsku przechodzi elegancko. Ja mam nadzieję, że plus bardzo silna fala hydrodynamiczna, wibracje mocne. Na te leniwe szczupaki. Tak, tak, to bardzo mocno daje pod wodą. Mam nadzieję, że to może przyniesie oczekiwane długo przełamanie. Jesteśmy na bardzo rozległej górce i obławiamy granicę zielska na 4 metrach. Potencjalnie miejsce, gdzie te ryby powinny stać, ale nie wiemy, czy one o tym wiedzą. Na razie sukcesywnie, kawałek po kawałku. Mamy dobrą strategię obraną. Rzucamy z wiatrem, stajemy troszkę głębiej, rzucamy właśnie na granicę zielska i powoli, powoli, powoli ciężka orka, ale mam nadzieję, że nam ona przyniesie jakieś branie albo fajną rybę. No, zobaczymy. Ale piękne walnięcie. Ale to jest nie fair. Chcesz podbierak? Wiesz co? Jeszcze nie wiem, ale to no, wymiarowa ryba, nie jakaś chyba ogromna. Nie, mała ryba. No dobra. No taki wymiarsza. Trochę może większy od tego poprzedniego. Ale zobacz, zagrało sobie to, co wybiłeś. No. To jest bez sensu w ogóle. Nie biorą na naturale, warto pokombinować coś jarzeniowego, coś z ostrą wibracją. Coś zmienić, no. Zmieniłeś coś i zobacz. No dobra. Czasami trzeba po prostu zareagować. Ale i tak ci pogratuluję. No. Cóż. Ja ale tylko... wiesz, Krzysiek, ale ja... 120 i wygrywasz. Ja to nadrobię zaraz, spokojnie. Ja tylko pociągnę. Ja tylko pociągnę. Spokojnie. Dopiero początek. Krzysiu przygotowuje miarkę. Więc w takich sytuacjach, kiedy ryba już jest wyjęta, odczepiona, warto ją rzucić do podbieraka, niech spokojnie sobie tam odpocznie i nie trzymajmy jej za długo na powietrzu, bo to jest zabójcze. Im krócej będzie na powietrzu, tym lepiej, więc przygotowujemy, no tutaj nie będziemy robić zdjęcia oczywiście, bo ryba jest za mała, ale do mierzenia czy do zdjęcia właśnie trzymajmy w podbieraku, wszystko przygotowujmy, miarkę czy
czy właśnie aparat i dopiero wyciągamy rybę, tak? Więc pamiętajcie o tym. 67. 57, czyli łącznie mamy 65... 67. A 67? Tak. Lepiej, nie, no muszę zajść z drugiej strony. Ale czy ja mogę zobaczyć faktycznie 67? Dobra, już. Poczekaj, bo ja się muszę tutaj trochę, że tak powiem, zmieścić. No masz. Mordę strzeli, 67. 67. Czyli Krzysiu, 67, 65. To już może być za mało. Czekaj, poczekaj, niech policzę. 67, 65 to jest 132 cm. A to tak półtora metrów. Taka ryba tu padła ostatnio. Może kalkulator ci pożyczysz? Nie, ja pracuję w finansach. A to widać, nie? Widać. Dobra. Ambitna sztuka. Dobra. Teraz ja. Wszystkie teraz wędki mu połamię i wszystkie przynęty mu wrzucę do wody. Ale pewnie tak coś złowi, znają życie. Dobra, wracamy. Ja się nie będę się na to patrzył. Spokojnie, nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję. Wcale się nie denerwuję. Wcale się nie... Gorączka, czy trochę tak... Nie, ja się wcale nie denerwuję. Nie, obgryzł mi ogony, wiesz, musiałem drugą gumę założyć. Wtedy miałeś twistera chyba, co? Słucham? Wtedy miałeś twistera, nie? Nie, nie. Też miałeś tego, Reapera? Zambę proszada, tylko... Nie, ten sam rozmiar. Jak na to bierze, to trzeba kontynuować. Na to wzięło? Wzięło, tak. Wzięło. No dobra. Nie. Gula skacze już, no. Co dalej? Dalej rzeźba. Tak jest. Ja zakładam teraz. Co zakładasz? A tam już teraz. Interesuj się, wiesz. Proponuję ci przynętę jakąś. Albo, genialny. Czy, mamy, a może kanapkę? No, wzięliśmy kanapkę z pasztetem. Kanapki działają na maski. Tutaj nie ma maski. Okej. Okay. Na maski tak. Może bym nawet założył kotleta schabowego albo kurczaka pieczonego. Nie wiem, czy widzieliście ten film. Polecam. W necie jest taki film, jak koleś rzuca kurczaka? Całym kurczakiem pieczonym. Korpusem. Cały kurczak z nogami, dołożony na obrotówkę i ciągnie go pod powierzchnię i maski mu zżera tego kurczaka. Masakra. Przepiękne. Takie rzeczy tylko kocham te ryby, naprawdę. Nieźle. Ale nie ma kurczaka. W sumie nie żałuję, bo tu nie ma maski, więc... Ale mamy silikonowe kotlety. Aha, dobra. Ja tym razem wrócę do korzeni. Slajderek, dziesiątka. Kogo znaleźć teraz? Są takie kolorki, które uwielbiam i na przykład... A to jest nowy. Interesuj się tam, patrz do siebie. Bardzo mi się podoba ten kolorek. Nie dlatego, że go zaprojektowałem, ale po prostu jest naprawdę ładny. No nie chwaląc się. Baltic Herring. Piękny flash w wodzie, błyski takie, ja w to wierzę. Jakoś cały czas do mnie nie dochodzi to, że mogę przegrać, a czasu jest coraz mniej. Ale jak to mówią, dopóki przynęta w wodzie, do tego momentu jest cały czas szansa. Tak naprawdę 2,70, co jest może zbyt albo niezbyt wygórowanym życzeniem, może odmienić rolę tej rywalizacji. Także mamy jeszcze 3 godziny walki. 3,50 taki. 3,50 taki. Jeden kruciak na godzinę wystarczy i wracasz ze śmiechem na twarz. No tak, nie, dokładnie. Nie będę musiał wykonywać pewnie jakiejś już okropnej kary, gdzieś, którą Piotrek ma... Sobie tam w głowie, tak, ja widzę, bo on się cały czas tam śmieje pod nosem. Tak, tam widzę tam, że cały czas zerka, na pewno ma już coś dla mnie przygotowanego fajnego. Ja nie ukrywam, że też mam jakieś zadanie fajne i mam nadzieję, że uda mi się to zadanie wcielić w życie.
No cóż, będę przesadnie skromny. Chyba jednak tym razem ta runda będzie dla mnie. I powiem wam, że Krzysiu to jest twardy zawodnik. Ale właśnie wygrywanie z twardymi zawodnikami to jest dopiero frajda. Przyjemność ze zwycięstwa jest dużo większa. Ciężko pracuje chłopak, ale cóż, chyba się mu nie uda mnie pobić dzisiaj. No, tak czy inaczej, mówiąc już zupełnie poważnie, ciężko tu jakieś teorie wysnuć, bo dosłownie parę brań to jest żadna statystyka. Właściwie nie udało się znaleźć żadnego rozwiązania, żadnej teorii stworzyć odnośnie ani głębokości, ani przynęty, ani koloru, dlatego że no dosłownie dwie ryby wyjęte, a ja miałem jeszcze dwa brania na facet 14 i na slajderka. Takie trącenia, więc w ogóle nie wiadomo, czy to była duża ryba, czy średnia, czy mała. Krzysiek miał jakieś skubnięcie na gumę, także generalnie to słabo, więc to takie zwycięstwo jest trochę gorzkie, no ale zwycięstwo to zwycięstwo, nie oszukujmy się. Nie poddawałem się do końca, kombinowałem jak tylko mogłem, wszystko leciało do wody, i mniejsze, i większe, i twarde, i ze sterem, i bez steru. Myślę, że naprawdę włożyliśmy w dzisiejszy dzień kawał serca. Chciałbym się wyprostować, dwa dni. Dwa dni, przepraszam, dwa dni, tak, masz rację, bo to ze zmęczenia człowiek już czasami zapomina o tym, co się działo również wczoraj. Słońce się chowa, ja powoli chyba już będę szykował się na wykonanie kary, jaką na pewno Piotr dla mnie przygotował. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie przeprosić moją żonę, dzieci, moich znajomych. Naprawdę włożyłem kawał serca i rękę ledwo czuję, ale no niestety, no słuchajcie, tak jest z rybami. Dzisiaj postawiliśmy wszystko na jedną kartę, zdecydowaliśmy się skoncentrować tylko i wyłącznie na szczupakach, odpuściliśmy sobie zupełnie okonie. No i w sumie początek dnia u Piotra wyjeżdża ta ryba, którą widzieliście wcześniej. Myśleliśmy, coś się będzie działo, ale nic. No, ja miałem jedno branie na gumę 14 cm, zostawił mi tylko zęby. Podejrzewam, że to był jakiś niewielki rozbójnik. No ale tak bywa, no takie to nasze hobby jest, tak? My staramy się dogonić tego króliczka, ale czasami ten króliczek jest od nas o 3 kroki do przodu i nie zawsze się udaje. Także słuchajcie, no zaraz pewnie zobaczycie, co się wydarzy, bo czeka mnie jeszcze wykonanie zadania, które dla mnie Piotr przygotował. On na pewno już coś tam wiesz. No widzę, bo się śmieje się tam, w ogóle nawet wargi zagryza. Coś tam. On już ma chytry plan. Coś tam przygotowałem, no ale to nie będzie takie trudne. Może nawet przyjemne, kto wie. Przyjemne? O czyli tym dowiemy się na brzegu, dobra? Czyli przyjadą tak, dziewczyny. No jeszcze mamy z pół godziny roboty, także spokojnie, rzucajmy. Wiesz, 3,50 taki i wygrywasz, także no, spokojnie. 3,50 taki, pół godziny. Jest to teoretycznie do zrobienia, aczkolwiek. No, przy tej ilości brań, tak. Ciężko do uwierzenia. Słabe brania się nasilają cały czas. Mam zrobić dwie pompki, 3 przysiady. Wiesz co, to by było za łatwe. 4 przysiady. Wiem, że jesteś bardzo ambitny, więc myślę, że na przykład też wiem, że lubisz się kąpać. Byłeś ostatnio w ciepłych krajach. Tam widziałem, że fajnie ci się pływało, więc proponuję tutaj, żebyś wskoczył do wody. Możesz nie skakać, dobrze, no ale pocycki chociaż, żeby było, wiesz, pocycki, żebyś wszedł. Jest ciepła woda, 9 stopni, spokojnie, dasz radę. Jak ci z tym? Wymiękasz? Już mnie boli w kroczu. Dobrze to już było, co? Już mnie boli w kroczu. No dobra, to, no słuchajcie, no powiedziało się A, co powiedzieć B. No proszę. Myślę, że okay, zaraz to zrobię. Ale zobacz, jaki on jest dumny z siebie. On tak. No. Ja bym przeszedł, jakbym przegrał. No bo no, nawet dalej niż. Ja pocycki. Nie wiem, czy miałbym taki pomysł, ale okej. Okay. Dobra, wchodzę, ale ja całą winę zwalam na szczupaki cały czas. Niestety. No właśnie. Dobra, zróbmy do dzieła. To. Zróbmy to. Idzie, dobra, dajcie mi sekundę, ja się przygotuję. Zadzwonię do żony, pożegnam się z żoną. Tak, myślisz, że będzie źle? Marta wie, że są wszystkie piny do konta, także. Także no, a to z wędkami, co z wędkami? Miłosz, zaopiekuję się wędkami. Ach. Dobra, idę, niech to zostanie tutaj, to zrobimy. Gratuluję wygranej. No, tak jak powiedziałem, to takie trochę gorzkie zwycięstwo, bo takimi małymi rybami
dwa wymęczone. Nic wielkiego, no ale... Słabo było, umówmy się. No bardzo słabo, naprawdę. Chyba źle trafiliśmy tutaj. Z tego, co do nas dotarły informacje, to właśnie zwykle w zeszłym tygodniu brały. Pogoda się zmieniła, było bardzo ciepło, 15-17 stopni. I nagle spadła temperatura do 9-10. W nocy jest 2-3 stopnie, więc chyba o to chodzi, ale no zawsze coś jest nie tak. No dobrze, że przynajmniej jakieś ryby. No tak. No ale cóż, wygrałem. Idźmy trzymać kciuki. Tak jest. Mam nadzieję, że Krzysiowi się nic nie stanie. To chyba nie jest za trudne. Będziemy go asekurować. Tak, safety tak. First. W razie czego to wskoczymy. Albo kamizelkę mu rzucimy. O. No mam jeszcze koło ratunkowe. Pajacyki. Raz, dwa. Pajacyki tylko w czapeczce się liczą, nie? Tak, ja myślę. To są... Ale ryby czują, że będzie zaraz coś działo w wodzie, bo zdrownica podeszła. Dobra. 10. 9. Ale poczekaj, że nie będę. 7. No pocytki wejdę, no ale nie będę szczerze. 6. Tak? 5. 4. 3. O, 2. 1. Zrobi to czy nie? Poszedł. Teraz już będzie łatwo. O, serce wali. Tu płytko jest cały czas. Mogę się po prostu za mną żyć po cycki? Możesz, no. Czekajcie, się wysikam. Dobra, uchwala ojczyzny. Raz, dwa, trzy. Zaliczone! Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, nie ma za co. Dziękuję. Możesz na mnie. Szczypie. Co cię najbardziej? Jeśli podobało wam się, oczywiście subskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę. Zobaczcie, jakie są poświęcenia. Subskrybujcie kanał. Od dzisiaj fanpage Mokry Krzysiu. Polecamy. Mokre podkoszulki tylko u nas. Masz.